Czasem życie nas przerasta. Ciągle nowe okoliczności, nowi ludzie, jakieś nowe wyzwania, zadania. Nie ma tak, że raz coś osiągniemy i to już będzie stałe, coś tam ustawimy sobie w życiu, na zawsze tak będzie. To by było bardzo proste i wygodne, żeby to zatrzymać na wieki wieków, nie? Tak się nie da. Życie idzie do przodu z biegiem lat też i sił ubywa i w ogóle. Dzisiaj ktoś ma pieniądze, jutro może ich nie mieć. Dzisiaj mamy wokół siebie może ludzi, którzy nam sprzyjają, pomagają. Jutro możemy takich ludzi nie mieć. Mogą być tacy, którzy będą nam pod górkę robić w życiu. Życie jest takim wyzwaniem. I czasem faktycznie nas wydaje się, że przerasta. Gubimy się, kombinujemy jak koń pod górkę, żeby sobie poradzić. I tak ciągle gdzieś tam zmagamy się i nie wiemy często. I się doradzamy, tysięcy ludzi, poszukujemy jakichś tam nie wiadomo rozwiązań. Trzeba rozmawiać, trzeba słuchać. Ale Ewangelia, dobra nowina, nam przynosi bardzo proste rozwiązanie. Będą różne takie burze, fale uderzały w nas, w nasz dom, w nasze życie, dom naszego życia. Jeśli będzie zbudowany na skalę, to przetrwa. Bardzo proste to jest. Zawsze najtrudniejsze jest to, co jest proste. Kiedy wydaje się, że wszystko cię przerasta, za duże zadania masz w życiu, że wszystko ci się wali, że sobie nie radzisz, że jesteś sam z tym wszystkim. Zaufaj Słowu Bożemu. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale ci właśnie, którzy budują swoje życie na Słowie Bożym, ci, którzy budują na Chrystusie, którzy trwają w Chrystusie, taki dom nie runie, bo on jest na skalę zbudowany. I to jest, słuchajcie, dla nas dzisiaj dobra nowina. Po prostu zaufać Bożemu Słowu. I wtedy się nie męczymy. My najczęściej po prostu dlaczego tego nie robimy? Chociaż jest to proste, bo jesteśmy ludźmi małej wiary. I myślimy, że wszystko, że Pan Bóg nam nie pomoże. O. Że Pan Bóg nam nie podeśle ludzi, którzy nam mogą pomóc. Bo liczymy na siebie, ufamy sobie. To jest problem wiary. Człowieku małej wiary. Ty się męczysz, bo jesteś małej wiary. Bardzo pięknie czytamy u proroka Izajasza, że chłopcy się nużą i męczą. Chłopcy. Ale ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Ci, co zaufali Panu, ci, którzy zaufali Jego Słowu, którzy dali się prowadzić Jego Słowu, ci budują na mocnym fundamencie, chociaż zewnętrznie to wszystko się wydaje takie wielkie obok nas. Uderza w nas może wszystko czasem. Ale ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Ci, którzy budują na Słowie Bożym, którzy mają to zaufanie do Niego, nie boją się ryzykować tego zaufania Bożemu Słowu. Tracąc nieraz po ludzku bardzo wiele, ale wtedy można być spokojnym, bo Bóg to wszystko ogarnia. To jest dzisiaj dla nas dobra nowina. Budować po prostu na Chrystusie.